Polskie Radio Białystok. Było dowiedzieć Zagłębie Sosnowiec, Żarko. Jakbyście wyszli w tym meczu pierwsze 15 minut, to tutaj cała publika białostocka była silnie przestraszona, że skończy się wysoką porażką w Jagiellonii. Naprawdę zaczęliście bardzo dobrze, no później już było gorzej. No, było czuć to na boisku. Tak dogadaliśmy się w szatni, bo przyjechaliśmy tutaj, nie mogliśmy nic stracić po tych dwóch dobrych meczach, dwóch zwycięstw, złapać serię i niestety nie udało się. Pierwszy ten karny, potem dobra akcja, Jagiellonii 2-0, ale graliśmy do końca i staraliśmy się strzelić tą bramkę. Strzeliśmy w końcu bramki i graliśmy do ostatniego błyska. Bardzo obawiali się piłkarze Jagiellonii, trener też nie ukrywał twojej dobrej dyspozycji, ostatnio 5 goli, 5 asyst, ale w tym meczu pilnowali się dobrze. No, widziałem, że są skoncentrowani i Arsenic też blisko cały mecz, blisko mnie grał. Ale jako drużyna myślę, że wyglądaliśmy poza wynikiem, jako drużyna wyglądaliśmy dzisiaj lepiej niż Jagiellonia. Rzadko się zdarza, żeby w jednym meczu ten sam karny był wykonywany 3 razy. Z jednej strony wesoło i nerwowo. No nerwowo, to ten pierwszy karny ja wcześniej. Wszedłem w pole karne i sędzia powtórzył. Potem nie wiem co było, myślę, że bramkarz. Bramka wcześniej za linią wszedł i dobrze, że strzeliliśmy bramki za trzecim razem. I chyba dopiero wtedy, takie mam wrażenie, dopiero w tej drugiej połowie, wtedy od tego gola na 1-2 jeszcze uwierzyliście, że możecie zremisować, bo wcześniej tak jakoś ciężko wam szło ze stwarzaniem sytuacji. No wierzyliśmy cały czas i przy tym karnym słyszałem, bo dużo jest chłopaków z Balkanu, słyszałem po naszemu tam na boisku, że teraz będzie do końca dramatycznie i będzie się paliło na boisku. Także i tak krzyczałem do kolegów, że gramy do końca i nie możemy nic stracić, a ten punkt bardzo by był ważny, jakby zremisowali dzisiaj. Dziękuję ci.